Witam ponownie, Dominik Rek, ze mną Seweryn Gancarczyk, czyli zawodnik Dentimu Klinik Katowice. Seweryn, było to twoje trzecie spotkanie w barwach Dentimu i chyba najtrudniejsze do tej pory. Raczej nie powiedziałbym tak, bo ja myślę, że tydzień temu było trudniejsze spotkanie, ale ja myślę, że tutaj było w dzisiejszym dniu inne podejście. Zdecydowanie był kompletny praktycznie skład i tak wspomniałem, podejście. Wiadomo, że chcieliśmy tutaj wygrać, bo przeciwnik miał tyle samo punktów co my i ten mecz chcieliśmy rozstrzygnąć na swoją korzyść. To się udało dzisiaj, bo ja myślę, że tutaj ten mecz był całkowicie pod kontrolą. Ty się wywodzisz z piłki 11-osobowej. Powiedz mi, jak czujesz się w tej odmianie futbolu? Na pewno coś nowego. Cały czas się uczę, wiadomo, bo tutaj jest inne bieganie, inna taktyka, inne przesuwanie. Także z meczu na mecz czuję się coraz lepiej i mam nadzieję, że to tak dalej będzie. Trafiłeś do najlepszej drużyny w Polsce. Powiedz mi, czy ty masz taki głód wygrywania jeszcze w nowej dyscyplinie, jakby nie patrzeć dla ciebie? Czy chciałbyś zostać z Dentimem mistrzem Polski? Wiadomo, czas pokaże, ale myślę, że tak, że to było takie wyzwanie i tutaj chciałem się sprawdzić właśnie w tej lidze szóstek. I tak jak powiedziałem, no, czas pokaże, czy na dłużej tutaj zagoszczę w zespole, czy zdrówko będzie dopisało, bo to jest najważniejsze i zobaczymy. Powiedzmy, że zdrówko dopisze, że w zespole zostaniesz i przyjdzie oferta od selekcjonera Klaudiusza Hirsza do gry w reprezentacji polskiej piłce nożnej sześcioosobowej. Przyjmiesz? Znaczy, ja myślę, że tutaj za daleko wybiegamy w przyszłość, także ja myślę, że tutaj trzeba się skoncentrować na tej lidze, na mistrzostwach Polski, a ja myślę, że jeżeli chodzi o reprezentację, to ja myślę, że za wcześnie. Dobra, dziękuję ci bardzo.